rodzicach, bo tutaj akurat nie było takiej informacji do Ani przekazanej, że ostatnio rozmawialiśmy też na komisji budżetowej, ale to było rozmowy takie nieoficjalne, że był taki pomysł, jeżeli chodzi o Ruszowo i o te dzieciaczki, które tutaj chciałem pana dyrektora uspokoić, że może jakoś udałoby się zaoszczędzić te pieniądze na nowego pracownika, bo pan, dzięki panu Saranowi akurat pomysł, myślę, że bardzo dobry. Biblioteki czasami zajmują się dodatkowo jakby nie tyle opieką nad dziećmi, ale miejscem jakby się opiekują, gdzie te dzieciaki przychodzą, gdzie się bawią. I tutaj już z panem wójtem chyba mogę tak powiedzieć, bo żeśmy też tak wstępnie rozmawiali, tak, na ten temat, czy to by dało egzamin, czy było poparcie ze strony tutaj gminy. Oczywiście to by musiało się wiązać z rozmowami z panią dyrektor biblioteki w Ustroniu, bo jakby jest pracodawcą, prawda, tej pani, która pracuje w Ruszowie w bibliotece. Powiem szczerze, rozmawiałem z kilkoma osobami, nie rozmawiałem akurat z pracownicą, ale uważają te osoby, że to jest dobry pomysł, czyli byśmy odciążyli jakby tego pracownika, który nie byłoby obciążenia jakby, prawda? I wtedy ewentualnie ta pani, która pracuje w tej bibliotece, mogłaby się zająć tymi dzieciaczkami. A powiem szczerze, że tam mamy naprawdę fajne miejsce przy bibliotece, przy sali tej sportowej. Moglibyśmy nawet we własnym zakresie jakby to zaadaptować. Zabawek mamy bardzo duże, bo kole gospodyń jest tego no, cała masa. Także nie byłoby też żadnych kosztów. Tylko żeby po prostu poprosić pana dyrektora czy pana wójta o wsparcie tej inicjatywy i wtedy ewentualnie moglibyśmy temat mieć jakby załatwiony, tak? Z tymi dziećmi naszymi. Czy ja mogę, panie przewodniczący? Proszę. Proszę państwa, ja znam ten pomysł. Natomiast no, nie chciałbym o nim mówić ze względu na to, że no, najpierw trzeba porozmawiać ewentualnie z tą panią, o której pan mówi, a dopiero potem podejmować inne sprawy, no bo tak wypada chyba z uprzejmości, tak? Żeby w ten sposób zrobić to porządnie. Natomiast to też nie jest tak, że to byłoby obciążenie dla ośrodka kultury, ponieważ te pieniądze, które ewentualnie o których mówimy na zatrudnienie tej pani, pochodziły właśnie z budżetu ośrodka kultury, tak? Bo w budżecie biblioteki tych pieniędzy nie ma, one są zaplanowane w budżecie GOK-u, więc tak czy inaczej te pieniądze stąd by w takiej czy innej formie trafiły. Natomiast nie wiem, i tu jestem troszkę zaskoczony tej części pana wypowiedzi dotyczącej tego pomieszczenia obok biblioteki w tej i obok sali gimnastycznej. Czy może pan to bliżej powiedzieć, o jakim pomieszczenie chodzi? Tak, bo to jest w tej chwili korytarz, ale można by było go w jakiś sposób zaadoptować. Tak się tylko wchodzi po lewej stronie ten taszek. Czy to jest ten sam temat, o którym rozmawialiśmy jakieś pół roku temu? To jest to samo pomieszczenie? Tak, o tym samym pomieszczeniu. To jestem troszkę zaskoczony teraz tym. Bo tu mi się wydaje, że... Przepraszam, pan wójt, pytam otwarcie, czy to jest to samo pomieszczenie, gdzie w zeszłym roku, przed badaniami jeszcze w chwili, na przełomie październik, listopad, pan wójt planował zagospodarowanie własnej inicjatywy tej części korytarza, tam przy, mówię, jak do sali gimnastycznej przy bibliotece, żeby poświęcić się na tą część komputerową, salę komputerową dla dzieci, to jest to pomieszczenie. Dokładnie to, tylko że inicjatywa, ale proszę naprawdę, proszę się ode mnie mieszać, bo tutaj nie chodzi o to, że my chcemy to wykorzystać, tylko dla takich celów, gdzie pracownik, biblioteka i pani, która by się opiekowała tym dzieci, są w jednym pomieszczeniu. Czy organizacja trzeciej siedlicy wiejskiej w tej... Nie, no absolutnie. No, to nie jest trzecia siedlica wiejska, to jest po prostu pomieszczenie, gdzie może jedna osoba pracująca w bibliotece zająć się dodatkowo tą pracą, bez specjalnie kosztów. O tym tylko mówię.
Bo proszę Państwa, no nie ma takiej możliwości, bo jeżeli będzie to zostanie w sali koła gospodyni wiejskich, to ta pani z biblioteki, no niestety, nie będzie biegała do koła gospodyni pilnować tych dzieci. A tutaj jest to podobno, tak jak pan Tarama tutaj mówi, że biblioteka w jakiś sposób może to biblioteka organizować, jest to też kultura jakaś. I dlatego myślę, że już sobie na pani tak pracy dużo nie ma, żeby nie mogła akurat tego dodatkowo robić. Bo jeżeli przyjdzie osoba do biblioteki, 5 osób nawet, no to wypożyczenie książki trwa dosłownie minutki, tak? A resztę czasu no, mogłaby poświęcić na inne cele. Tak, żeby było to wykorzystanie w jakiś sposób małym nakładem pracy, kosztów poniesionych przez to. To tylko o taki jest tutaj pomysł. Ja tylko chciałam uzupełnić, że tak po prostu nie zrozumieli na chwilę. Na dzień dzisiejszy w Rusowie działa jedna siedliba, LEGO, która jest mała pracownia komputerowa i duża sala, tak, gdzie jest bilard, gdzie są piłkarze. Pracuje jedna osoba na pół etatu. W momencie, kiedy została siedliba dla małych dzieci, no, z przyczyn, jak Państwo wiecie sami, choroby pracownika, nieczynna, to tam na dzień dzisiejszy po prostu nie ma takiej możliwości, żeby przychodziły dzieci, przedszkolaki, szkoła podstawowa, młodzież gimnazjalna i dorośli. Po prostu zawsze było to podzielone, że siedliba mama była dla młodzieży i dla dorosłych, natomiast ta druga świetlica była dla tych małych dzieci. I naprawdę jest tutaj duża potrzeba, żeby ta świetlica dla małych dzieci funkcjonowała. I tutaj pomysł radnego Rojka, że Państwo odebrali, bo ja uważam, że to jest bardzo też dobry pomysł, ponieważ tutaj znowu szukamy, że nie potrzeba kogoś zatrudnić, tylko wystarczy, że na przykład te pomieszczenie byłoby tam w ciągu, nie wiem, jednego czy tam 3 dni w tygodniu otwarte po 3 czy 4 godziny i tam te maluchy mogą przyjść, podać, pomalować pod tym względem, żeby faktycznie to było jakby takie miejsce dla tych małych dzieci, które faktycznie w tej świetlicy Melmak no nie może przebywać z osobami dorosłymi, gdzie wiadomo jest trochę później, czy osoby starsze, które tam przychodzą, nie można podzielić po prostu tej świetlicy, że tam jest od przedszkolaka do emeryta. I jedna osoba, która tam też pracuje, nie jest w stanie też po prostu takim dużym zakresem obowiązków się zająć. To kolega jeszcze pasuje, proszę Państwa, to jest bardzo poważny pomysł, bardzo poważny problem. Co to musi Twoja Komisja Spraw Społecznych stwierdzić, bo powstaje nowy obiekt kulturalny. Ponosi tu się jakieś pewne nakłady, ceny radnych, że dbają o swoje sołectwo, ale też apeluje do radnych, dbajmy o całość gminy. Jeżeli będzie nas stać, może wyceniemy właśnie nowe domy kultury, nowe świetlice, ale nie zapomnijcie, że oprócz sołectwa Rosowo jest jeszcze wiele innych sołectw, których jest niedofinansowanych. I tu wnioskuję do Komisji Spraw Społecznych, przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, żeby komisja pojechała, stwierdziła, zrobiła wizję, jakie to są koszty z tego, jakie są możliwości finansowe. Jeżeli to nie ponosi się żadnych nakładów finansowych, nie jest przeciwny, żeby to powstało. Ale tak w przekonaniu 2 radnych, nie przekonuje się jeszcze 13 radnych. I wnioskuję tutaj, żeby taką decyzję podjąć, jeżeli mówicie prawdę, ale nie mam postaw, żeby nie twierdzić, że macie rzetelne i prawdę, bo Rusowo może jest rozwojowo, miejscowością będzie mało dużo dzieci, to dlatego trzeba będzie może w tym kierunku pójść i dlatego jakbyśmy na następnym spotkaniu Komisja Spraw Społecznych nam przedstawiła, czy to jest możliwe, w tym kierunku iść, to by było bardzo dobre. Dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Przecież myśmy to wszystko ćwiczyli na przełomie miesiąca października i listopada. Pan był przygotował wtedy jeszcze szczegółową kalkulację. Była komisja, nawet chyba nie wtedy w terenie Rusowie.
Oglądaliśmy pomieszczenie graniczące ten korytarz z biblioteką, przecież oglądaliśmy celem przyszłościowej adaptacji. Oglądaliśmy też Melna. Patrzyliśmy na to, gdzie można zaoszczędzić, wtedy tam jednym z wątków było oszczędzanie energii w tym pomieszczeniu na ogrzewanie. Oglądaliśmy też pomieszczenie koło gospodyń wiejskich u góry. Zresztą Państwo sami nadmieniacie, że wcześniej dzieci, wiemy, tak, korzystały też z tego koła gospodyń wiejskich, z tego pięknego pomieszczenia, które jest u góry. Korzystały przecież z tego. Także no, ja się nad tym wszystkim zastanawiam teraz. Czy my wracamy do tego wątku, który zainicjował Pan mówi, tak, czyli do zagospodarowania wtedy, kiedy na zebraniu w sołectwie wszyscy przegłosowali mieszkańcy przeciwko temu gospodarowi. Czyli nie ruszamy się pan tak pomieszał teraz, że pan nie wie, co pan nie wie. To Nie przeszkadzajmy sobie. Bardzo proszę. Był pan przewodniczący na spotkaniu rady wiejskim. Przecież pamięta wszystko. Tak, chciałbym zasygnalizować, że tu od obecnych był oczywiście pan wójt, pan przewodniczący rady, pan dyrektor był też na tym. Państwo oczywiście radni, szanowni Wysława też wino. I teraz, no czegoż to nie rozumiem, nawet pan radny Marian też pan pokazuje właśnie, przypomina. Głosowanie było, że wy oklaskami przyjęli wycofanie się pana wójta z tej inicjatywy, żeby nie przenosić, nie zagospodarować tego korytarza, tej sieci. Przecież jest to wątków tego przeniesienia, po to, żeby zaopatrzyć te dzieci w lepsze, jaśniejsze pomieszczenie, oddzielić je od powiedzmy tej siłnicy, od tej części Melmark, gdzie się też nierzadko spożywa, tak jak pani radna zresztą mówi, też napoje alkoholowe, czy tam można usłyszeć jakieś wygarki. No zresztą temu miało służyć między innymi. Więc jakby wracamy do podobnego pomysłu.